Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie pozdrawiamy widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria. Drodzy Państwo, przed nami rozmowy niedokończone. Dziś temat, czy konwencja stambulska stanowi zagrożenie dla rodziny w Unii Europejskiej. W naszym studiu goście, dwie pani i kapłan. Pani doktor nauk medycznych Urszula Krupa, poseł Parlamentu Europejskiego z grupy europejskich konserwatystów i reformatorów. To przy współudziale tej właśnie frakcji, tej grupy powstaje, tworzony jest ten właśnie konkretny program. Witam Panią, szczęść Boże. Szczęść Boże, nie będzie wychwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Jest z nami pani profesor Urszula Dudziak, wykładowca, psycholog, teolog, doradca życia rodzinnego. Myślimy Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Witam serdecznie, szczęść Boże. I ksiądz profesor Tadeusz Gus, Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu. To również Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Szczęść Boże, księże profesorze. Szczęść Boże, ojcze Grzegorzu i wszyscy państwo. Pani doktor, to tak też za pani udziałem, ale przede wszystkim grupy europejskich konserwatystów i reformatorów. Pojawili się też nasi goście w studiu i pani jest. Podejmujemy konkretny temat. Czy konwencja stambulska stanowi zagrożenie dla rodziny w Unii Europejskiej? Dziękujemy też i ekspertom, bo to pani też zaprosiła do naszego studia. Tak, się cieszę bardzo, bo zapowiadałam przy poprzedniej konferencji, kiedy mówiliśmy o urlopie tacierzyńskim tak zwanym, że będę chciała razem ze współpracy z grupą europejskich konserwatystów i reformatorów zorganizować drugą konferencję z takiego cyklu, czy powiedzmy na temat, czy te regulacje Parlamentu Europejskiego są szkodliwe dla zwłaszcza rodziny i dla nas tutaj. I tym razem będziemy mówić o konwencji stambulskiej, która powstała w 2011 roku. W 2012 w Polsce weszła pod obrady Sejmu. W 2015 niestety przegłosował Sejm poprzedniej kadencji. Ratyfikacja nastąpiła 8 lipca 2015 roku. Były prezydent Komorowski podpisał tą konwencję. Powiem tak, że na temat przemocy i agresji w Parlamencie Europejskim, odkąd ja byłam w 2004 roku, mówi się bez przerwy i właściwie był już dokument, który na ten temat się wypowiadał bardzo dokładnie. To był taki program Daphne. Pamiętam, że cały czas ten temat przemocy, zwłaszcza przemocy związanej z płcią, czyli chodziło przede wszystkim o przemoc mężczyzn w stosunku do kobiet, był omawiany wielokrotnie i w związku z tym ja czasem, ponieważ byłam wtedy pełnym członkiem, zabierałam głos, starając się jak gdyby te przyczyny, czy powody, czy właśnie korzenie tej przemocy troszkę zmienić i powiedzieć w innym aspekcie, że nie jest to tylko związany z płcią problem, ale problem psychiczny przede wszystkim, problem zaburzeń osobowości, związany z osobowością antysocjalną, z narcyzmem, ale także wieloma innymi zaburzeniami, które prowadzą, nawet zatruciem, które prowadzą do przemocy. I jako argument wtedy pamiętam moja asystentka, bo my teraz to mamy tablety na stołach, a asystentka, którą pozdrawiam, już matka trojgu dzieci, pobiegła do komputera i przyniosła mi takie statystyki, że ja już nie pamiętam, 30 czy 40% przemocy wykazywały związki jednopłciowe, czyli dwie kobiety i dwóch mężczyźni tak samo stosowali przemoc, jak i w tych związkach heteroseksualnych, tak się u nas mówi. I w związku z tym nie jest to tak całkiem tak samo, przemoc. To jest odsetek, bo tak jeżeli pani mówi o tych... To znaczy ja w tej chwili, proszę ojca, chciałam odnaleźć te dane z tego tam 2005 czy 2006 rok. Niestety są one już trudno dostępne. Jeśli chodzi o związki jednopłciowe, to tych danych, no, przynajmniej ja nie mogę się dostać do bazy danych, tylko te, które są w internecie dostępne. Już ich nie znalazłam, ale pamiętam, że był to dość duży procent właśnie agresji i przemocy stosowanej zwłaszcza w związkach jednopłciowych.
I ta przemoc w jakiś też sposób ewoluuje, bo jeżeli przemoc fizyczną rzeczywiście stosują mężczyźni w stosunku do kobiet, ale też w tych związkach jednopłciowych, to jakoś parlament i Komisja Kobiet nie chciała uznać w ogóle, że jest także przemoc kobiet w stosunku do mężczyzn. Myśmy jako grupa EKR wystosowali razem z jedną z rezolucji właśnie taką, którą podkreślaliśmy, że to nie jest tylko przemoc fizyczna mężczyzn w stosunku do kobiet, ale również przemoc psychiczna, w której w jakiś tam sposób uczestniczą kobiety. Teraz jest dość dużo takich prac i dokumentów, które mówią o tym, że rola kobiety się zmieniła, bo kiedyś jako kobieta, jako matka, żona zajmująca się domem, wychowująca dzieci i będąca tak mniej zawodowo zaangażowana, też stosowała przemoc w postaci plotek, prawda, obmawiania, płaczu. To są też formy przemocy. Natomiast w związku ze zmianą roli kobiety, kobieta stała się bardziej męska, jest obciążona, bo nie tylko pracuje zawodowo i według Parlamentu Europejskiego ma osiągać wszystkie szczeble kariery, nawet w prywatnych spółkach ma być dyrektorem i w ogóle ma być wszędzie parytet. I w związku z tym kobiety są obciążone, bo one nie tylko są zawodowo zaangażowane, ale są matkami, muszą wychowywać dzieci. W związku z tym ten nadmiar obowiązków powoduje jakąś frustrację i kobiety stają się mniej delikatne, mniej kobiece i powodują także właśnie akty przemocy, i to w stosunku do mężczyzn albo w stosunku do dzieci. W 2006 roku są takie badania robione, które pokazują, że kobieta sukcesywnie, coraz więcej tych kobiet stosuje przemoc. Także no to taki argument, ale nie o przemoc w tym konwencji stambulskiej tak nam chodzi, bo oczywiście wszyscy jesteśmy przeciwko każdej formie przemocy i w każdym kraju jest ona penalizowana i określona. Natomiast w konwencji jest szereg zapisów, które po prostu nie możemy jako katolicy, w ogóle jako ludzie akceptować ze względu na to, że to jest przeciw naturze, przeciw Panu Bogu oczywiście. I także no bardzo się cieszę, że Państwo przyjęli zaproszenie i eksperci w tej dziedzinie, pani profesor Dudziak i księdzu profesorowi Guzowi, bardzo dziękuję, dlatego że to jest bardzo trudny temat, przynajmniej dla mnie. Jestem lekarzem, więc te prawne dokumenty, tym bardziej, że ekspertyzy czytałam, myślałam, że tylko w medycynie jest taka indywidualność, a niektóre te prawne zapisy są tak modyfikowane w zależności od stylu i miejsca chyba i poglądów politycznych, że mnie jest trudno się w tym zorientować. Ponieważ, tak jak powiedziałam, grupa EKR, ten program czy konferencję jest przy udziale właśnie grupy europejskich konserwatystów i reformatorów, jestem zobowiązana powiedzieć kilka słów o tej grupie, która powstała w 2009 roku z połączenia posłów grup partii konserwatywnych. Ja w pierwszej kadencji byłam w grupie Niepodległość i Demokracja i część właśnie posłów z tej grupy jest także w grupie europejskich konserwatystów i reformatorów. Jest to trzecia pod względem wielkości grupa w parlamencie, zawierająca posłów z 18 krajów. Najsilniejszą, najbardziej aktywną, myślę, grupą są Anglicy, których jest 21. Oni bardzo bronią swoich racji, zwłaszcza teraz z Brexitem. Drugą grupą najsilniejszą pod względem liczebności i myślę aktywności też jesteśmy my, Polacy. Większość posłów, 18 nas jest, należy do Prawa i Sprawiedliwości, ale tak ogólnie do Zjednoczonej Prawicy. Są także niezależni. Grupę od 2014 roku kieruje pan Syed Kamal, który jest hinduskim inżynierem i politykiem Wielkiej Brytanii.
a od lipca tego roku współprzewodniczącym jest pan profesor Ryszard Legutko. Grupa poza nami i jest jeszcze dość, chyba 7 posłów jest z Niemiec, także z partii konserwatywnych i pozostałe osoby pojedyncze. Grupa działa w oparciu o deklarację praską i główne cele to jest fundamentem społeczeństwa jest rodzina, więc my tutaj poruszamy się, zwłaszcza te nasze programy w ramach tego punktu, ale także wolność jednostki, wolny, uczciwy handel i konkurencja, skuteczna kontrola imigracji. Jesteśmy przeciwko federalizacji Europy. Opowiadamy się za większą przejrzystością i uczciwością, jeżeli chodzi o instytucje Unii, zwłaszcza o fundusze, dysponowaniu funduszami unijnymi. I grupa, tak jak powiedziałam, jest dość liczną i ma poglądy. Bardziej dla nas jest tą zaletą, że możemy głosować zależnie od tego, jaki mamy pogląd. Oczywiście jak to jest dobrze dla Polski czy dla naszych... Na sumienie? Nie jest wywierany nacisk. Nie jest nacisk wywierany, jesteśmy wolni pod tym względem. To może tyle we wstępie i bardzo dziękuję jeszcze raz. Czy konwencja stambulska stanowi zagrożenie dla rodziny? Myślę, że tak, tylko że argumenty posłuchamy. Tak myślę, czy od strony filozofii prawa, bo ksiądz profesor, czy od strony psychologii. Nie wiem, jak pani doktor proponuje, od jakiej strony próbujemy też na tą konwencję spojrzeć, bo dziś w czasie programu obydwa głosy. Myślę, że króciutko powiedziałam medycznie, ze strony medycznej, lekarskiej, a to już do... To może od niewiasty rozpoczniemy. Jak pani profesor, jako psycholog, tak? Odnosi się w ogóle do samej konwencji, treści zawartych w samym tytule, tak? Konwencji o zapobieganiu, zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Jak na to pani patrzy, czy jak odbiera też może jako człowiek, jako psycholog? Właśnie dla psychologa niebywale ważną sprawą jest kwestia słowa, kwestia użytych słów, którymi komunikujemy pewną treść drugiemu człowiekowi. W psychologii mówimy o konotacyjnym i denotacyjnym znaczeniu pojęć i potrzeba nam naprawdę ogromnej wrażliwości na to słowo, a jednocześnie odpowiedzialności za to, co mówimy. Dlatego, że słowem przekazujemy zarówno treść, jak i budujemy nastawienia określonej grupy społecznej. Tutaj konwencja jest bardzo szeroko zaadresowana do społeczności wielu krajów, a więc odpowiedzialność za użyte słowo powinna być tym większa. Osgood zajmował się badaniem znaczenia konotacyjnego pojęć i psycholodzy zdają sobie sprawę z tego, jak wiele mogą wywołać emocje, jak wiele może wywołać negatywne nastawienie właśnie za pomocą określonych słów. Kwestia reklam czy kwestia manipulacji człowiekiem. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na fakt, że nie wolno nam manipulować człowiekiem. Nie wolno nam oszukiwać. Nie wolno nam używać niewłaściwych słów, które mogłyby człowieka wprowadzić w błąd. I o ile pierwsza część tytułu, myślę, że niczyje jego zastrzeżenia nie będzie budzić. Pani doktor i poseł była uprzejma powiedzieć, że oczywiście wszyscy jesteśmy przeciwko przemocy. Zresztą psycholodzy definiują przemoc jako krzywdę zadaną drugiemu człowiekowi. Krzywdę bez jego przyzwolenia, bez jego zgody, czy to właśnie w sferze fizycznej nienaruszalności, czy to w sferze myślowej. To jest określony wpływ, określona siła, której drugi człowiek używa i faktycznie przemoc dzielimy na psychiczną i na przemoc fizyczną. Przemoc fizyczna z użyciem siły to może być bicie, szarpanie, popychanie. Przemoc psychiczna, dręczenie drugiego człowieka to właśnie jakieś obmowy, to jakaś groźba czy obelga. I ja bym chciała prosić wszystkich o zwrócenie uwagi na to, jakie słowa zostały użyte w tym tytule. Bo zapobieganie i zwalczanie w przemocy
jak najbardziej pozytywne sformułowanie. Ale co mamy dalej? Mamy dalej przemocy wobec kobiet i mamy dalej przemocy domowej. Dlaczego tylko przemocy wobec kobiet w tytule jest użyte? A czy wobec mężczyzn nie jest stosowana przemoc? Czy nikt z nas nie był nigdy świadkiem na przykład jakiejś bójki ulicznej, gdzie czasami do takich akcentów dochodzi, jak nawet kopanie leżącego człowieka? Czy nikt z nas nie był świadkiem bicia dzieci, czy bójek między dziećmi? Czy rzeczywiście tylko kobieta ulega przemocy? I tutaj rodzi się takie poczucie niesprawiedliwości i poczucie zafałszowania rzeczywistości. Dalej, powiedziałabym, przeciwstawienia nawet mężczyzny i kobiety. No bo jeżeli walka płci, wprost tak. Dlatego, że jeżeli kobieta doświadcza przemocy, no to kto jest tym agresorem? To od razu nam się jawi odpowiedź, no to mężczyzna. Jeszcze my to nawet fizjologicznie możemy uwarunkować, no bo poziom testosteronu w organizmie mężczyzny jest większy. A więc powiemy, że niektóre podręczniki nawet tak piszą, progesteron jest odpowiedzialny za agresję, no to mężczyzna jest bardziej agresywny. Ja bym powiedziała, mężczyzna jest bardziej silny. Dzięki testosterowi on może być bardziej dzielny. On może iść na wojnę po to, żeby bronić żony, bronić dzieci, bronić domu, bronić ojczyzny. I jest nam potrzebna ta dzielność mężczyzny. A więc nie antagonizujmy płci męskiej czy żeńskiej. Ucieszmy się tą siłą, tą mocą, tą kondycją, którą mężczyzna ma, dlatego że ona jest pomocą dla słabszego dziecka, dla słabszej kobiety. To jest wsparcie dla rodziny. Owszem, nie jest naszym zadaniem próbować dorównać mężczyźnie w tej sile i w kondycji. Nie jest naszym zadaniem podejmować prace, które wymagają bardzo dużego wysiłku. Kobieta jako górnik, czy kobieta jako hutnik. No, kiedyś w okresie powojennym nawet znane były wiersze: kobieta sieje, kobieta orze, kobieta na traktorze, a ulicą dąży pani pułkownik w ciąży. No bo mężczyźni nam wyginęli. Wielu mężczyzn po prostu wyginęło na wojnie i w związku z tym te pierwsze zręby budowania kraju na nowo, podnoszenia kraju z gruzów wykonywała też słabsza kobieta. Te różnice są. Umiejmy je zachować, umiejmy docenić, umiejmy zauważyć komplementarność tych różnic. Nie przejawy walki, bo pytanie, czy taka konwencja ma mieć jakiś wymiar profilaktyki, czy może nawet przemocotwórcza, tak, czy nie będzie taka, bo później też kwestia pewnych postaw. Za konwencją pójdą postawy dotyczące wychowania tego najmłodszego pokolenia i co pójdzie, jaki sygnał pójdzie od ojca, matki, ale też od społeczeństwa. Oczywiście tak, bardzo dziękuję za podniesienie tego, dlatego że my mamy naszemu młodszemu pokoleniu, naszym synom i naszym córkom dać obraz kochającego się małżeństwa, kochającej się rodziny. Mamy dać obraz miłości, a nie obraz wzajemnej rywalizacji i wzajemnej walki płci, wzajemnego niszczenia się. A więc ustawienie kobiety i mężczyzny w rolach antagonistycznych, w rolach zwalczających się, pokazanie różnic nie po to, żeby je doceniać i ucieszyć się z tej komplementarności, z tego uzupełniania się, bo to jest ogromny dar, jaki możemy dać naszemu dziecku dzięki temu, że jesteśmy inni, tylko rywalizacja, próba dorównania kobiet funkcji i zadaniom mężczyzn i vice versa, próba sprostania niemożliwemu, a więc zrobienia, sfeminizowania mężczyzny, prawda, czy zmaskulinizowania kobiety, no to rzeczywiście nie tędy droga, to może być rzeczywiście ze szkodą dla rodzin. I jeszcze jedno określenie w tym tytule bardzo rażące i bardzo wydaje mi się użyte tendencyjnie, dlatego że wielokrotnie ta właśnie zbitka słów ma służyć manipulacji, ma służyć zohydzeniu rodziny. Proszę zwrócić uwagę, zapobieganie przemocy, zgodziliśmy się. Co do tego, że tylko kobiety, nie możemy się z tym zgodzić. Także mamy zapobiegać przemocy wobec mężczyzny, także mamy zapobiegać przemocy wobec dziecka.
i bez względu na wiek, i malutkiego, nienarodzonego, i staruszka. Ale jeszcze z czymś jednym nie możemy się zgodzić, że istnieje tylko przemoc domowa. A w tytule mamy wyraźnie napisane zapobieganie i zwalczanie przemocy domowej do tego stopnia, że już społeczeństwu utrwaliła się ta zbitka słowna tych dwóch pojęć i przemoc zaczyna być kojarzona z domem. Przemoc zaczyna być kojarzona z rodziną. Jeżeli się słyszy słowo przemoc, od razu następny człon wchodzi. Przemoc w rodzinie. Przemoc domowa. A czy rzeczywiście kobieta ma być tylko w domu chroniona? Ja na przykład nie czuję potrzeby bycia chroniona przed przemocą domową, a dużo bardziej widzę potrzebę chronienia w parku, na ulicy, w pociągu. Ile dziewcząt trzeba chronić na dyskotece, chociażby przed pigułkami gwałtu? Ileż osób trzeba chronić przed mobbingiem w pracy zawodowej? A więc jest całe gremium, całe mnóstwo miejsc, w których do tej przemocy może dochodzić. Może dochodzić do przemocy w piaskownicy, patrząc nawet na relacje małych dzieci. Może dochodzić do przemocy przed szkołami, chociażby nie tylko, myślę, na zasadzie bujek nastolatków, ale powiedzmy także ekshibicjonizmu czy kidnappingu. Także, a więc są różne miejsca przemocy. I nie chcę i protestuję przeciwko temu, żeby przemoc utożsamiać wyłącznie z domem rodzinnym. Tego typu działanie jest pewnego rodzaju zabiegiem słownym, który jest tendencyjnym zabiegiem, który jest manipulacją słowną i powiedziałabym forsowaniem ukrytej ideologii. A więc jest pytanie, na czym twórcom tego dokumentu zależało? Rzeczywiście na zapobieganiu, czy na forsowaniu ukrytej ideologii? Pani profesor, jest zakaz aborcji. Więc to jest przemoc, a prawem człowieka jest właśnie możliwość aborcji. No właśnie, bo idąc dalej, jak konwencji stambulskiej, jak twórcy właśnie konwencji odnoszą się do ochrony życia. No bo jeżeli mówimy kobieta, myślimy mężczyzna, myślimy rodzina, przyszłość Polski, czy przyszłość Europy, przyszłość świata, no to nie ma jej bez nowego życia, nowego człowieka. Tam doczytałam się w jednym z dokumentów bardzo tragicznego sformułowania, stawianego wprost żądania prawa kobiety do bezpiecznej i legalnej aborcji. Dla kogo? Dla kogo aborcja może być bezpieczna? Czy dla dziecka, które traci życie? Czy dla kobiety, która ponosi zarówno duchowe skutki, jak i psychologiczne, syndrom postaborcyjny, jak i całe mnóstwo skutków fizycznych dokonanego przerwania ciąży? Czy aborcja jest bezpieczna dla społeczeństwa, które można niszczyć i także obniżyć w ten sposób poziom moralny społeczeństwa? Bo jeżeli będziemy dawali przyzwolenie na zabicie kogokolwiek, to co uchroni nas przed zabijaniem? Jeżeli damy prawo, zrobimy tę furtkę w prawie, choćby szczelinę maleńką, damy prawo do zabijania zupełnie niewinnego dziecka, dlaczego ono ma ponieść najwyższy wymiar kary, karę śmierci? Za co? Co złego uczyniło dziecko poczęte, że przypisujemy mu nagle najwyższy wymiar kary, jaki tylko może być w prawie, karę śmierci. Za co? Jeżeli tak będziemy niesprawiedliwi, jeżeli będziemy zabijać, a nie bronić niewinnych, jeżeli będziemy chcieli zabijać, a nie kochać, co się stanie z całym społeczeństwem, które w ten sposób będzie ustawione? Co się stanie jeżeli ze staruszkami? O zwalczaniu przemocy wobec kobiet, słuchając tego, co pani profesor mówi o tych uwarunkowaniach psychicznych, o tym nacisku psychicznym, prawda, fizycznym, jakichkolwiek uwarunkowaniach, aborcja, zabicie dziecka przez kobietę jest uderzeniem w nią samą, więc jak gdyby sprzeczność w tych sformułowaniach w tej konwencji. To jest ogromna krzywda dla kobiety i nie wolno tego nazwać prawem. I ja uważam, że mam szczególne podstawy, żeby o tym mówić, dlatego że jeszcze jako bardzo młodemu psychologowi dane było mi przeprowadzać badania na oddziałach ginekologiczno-położniczych wśród kobiet przerywających ciążę. Wśród kobiet właśnie
czy przed przerwaniem ciąży, czy po przerwaniu ciąży. I ja widziałam dramat tychże osób. A więc coś, co jest no, największą klęską, coś, co jest największą krzywdą, jaką możemy wyrządzić drugiemu człowiekowi, nie może być nazywana prawem. To jest, no, ja myślę, nie tylko nieporozumienie, ale obawiam się, że znowu jakieś takie tendencyjne, manipulacyjne działanie. No bo jeżeli ujmiemy coś w kategoriach prawa, no to jest to coś pozytywnego. Prawo się nam kojarzy pozytywnie. Prawo jest czymś, czego chcemy. Prawo wydaje się, że nas chroni. No to jak chroni tutaj małe dziecko prawo? Nawet zawsze uważałam, byłam przekonana, że język prawników jest szczególnie ścisłym językiem. Tam jest istotne każde słowo, każde postawienie przecinka we właściwym miejscu może zmienić, w innym miejscu niż właściwe, może zmienić znaczenie. A tymczasem zwróćmy uwagę nawet na tę ustawę, która istnieje od 7 stycznia 1993 roku w Polsce. No oczywiście mówimy, że jest lepszą ustawą, aniżeli ta ustawa z kwietnia 1956 roku, która pozwalała zabijać dziecko poczęte z wszelkich przyczyn i tak zwanych medycznych, i prawnych, i jeszcze społecznych. Ta nowa ustawa wykreśliła prawo zabijania z przyczyn społecznych. Przecież kwestie mieszkania czy dóbr materialnych nie można stawiać na tej samej szali, co wartość życia, a poza tym można być przewidującym i planować rodzinę w sposób taki, o jakim mówi encyklika Humanae Vitae, na zasadzie postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa, gdzie chodzi o poprzedzenie poczęcia dziecka roztropnym namysłem, uwzględniającym wiele aspektów i co więcej, w jak najwłaściwszym czasie. Tymczasem w obecnej ustawie jednak jest mowa o ochronie prawnej dziecka poczętego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Ja tu widzę sprzeczność, bo jeśli jest ochrona prawna dziecka, no to przecież co się stanie, kiedy dopuścimy przerywanie ciąży? To dziecko straci życie. No więc jak możemy mówić pozytywnie, że jest ten pierwszy człon o ochronie prawnej dziecka poczętego, skoro zaraz dajemy jakieś warunki, w których to dziecko może życie stracić? Czyli spróbujmy to odnieść do człowieka dorosłego, czy nam się to, czy to będzie spójne, tak? Tak. Gdybyśmy to odnieśli do dorosłego. Oczywiście. Że chronimy życie dorosłego, a jednak dopuszczamy pewne uwarunkowania, które mogą spowodować, że no jednak możemy go życia pozbawić. Taki po prostu wyłom prawny, te warunki, to jest określony wyłom, a więc w takim razie nie ma ochrony prawnej, a więc ta druga część zdania zaprzecza temu pierwszemu członowi. Co więcej, no, słyszałam takie argumenty, no a zaraz będzie podziemie aborcyjne i w niesterylnych warunkach będzie dokonywane przerwanie ciąży. Czy ofierze, którą się morduje, nie jest obojętne, czy ją się dusi gołymi rękami czy w rękawiczkach sterylnych? Każdy z nas, gdyby tracił życie, naprawdę myślę, że byłoby to mu zupełnie obojętne, w jaki sposób jest zabijany. A więc nie mówmy o sterylnych warunkach dla zabijania ani drugiego jednego, człowieka. Ani drugiego miejsca nie możemy zaakceptować. Nie możemy. Panie profesor, bardzo dziękuję. Księże profesorze, korzystając z tego, że ksiądz profesor jest też z nami, no filozofia prawa, pewne podejście do takiej filozofii, jak twórcy, w jaki sposób podchodzili, bo nas, myślę, też zawsze przerażała pewna ideologizacja, tak? Czy to, co działo się za czasów komunizmu, czy podczas wojny, bo za tym zawsze szła jakaś ideologia. I teraz pytanie, czy i jak czytać, w jakim kluczu my mamy
patrzeć na tą konwencję. Można powiedzieć, to już kilka lat minęło. Polska też ratyfikowała ten dokument i teraz z czasem my się namyślamy, zadajemy sobie pytanie, jak to dotyka naszego życia, naszych relacji międzyludzkich, naszego społeczeństwa i właściwego podejścia do siebie. Tak? Czy to nie jest, że zaczyna się właśnie walka między kobietą i mężczyzną, że nie ma miejsca na dziecko, które jest podstawą zdrowego społeczeństwa, że stawia się pewne uwarunkowania. Wiemy o psychologicznych uwarunkowaniach, na co nie możemy się zgodzić, a teraz pytanie, jak od strony prawa czy filozofii pewnego myślenia jest przedstawiona ta właśnie konwencja? Faktycznie dla filozofa najważniejszym jest zawsze wydobycie struktury myślenia, czyli tego kodu, który jest, na którym nabudowany jest cały ten dokument, który zarówno od strony tytułu, jak też i jego treści jest dokumentem zupełnie, totalnie zideologizowanym. I właśnie ta wewnętrzna analiza tegoż dokumentu, który, proszę mi wybaczyć, ale trudno mi z pozycji filozofii nawet nazwać dokumentem, a on się nazywa Konwencją Rady Europy, czyli to jest jedna z najpoważniejszych instytucji naszego kontynentu, która dokonała sformułowania tego tekstu, który, patrząc od strony kodu, który został tam użyty, dla wszystkich artykułów tej konwencji, to jest kod częściowo marksizmu-leninizmu, a częściowo oczywiście przetransformowany w kierunku neomarksistowskiego genderyzmu. I to możemy właśnie wykazać na bardzo prostych sformułowaniach, a mianowicie jak definiuje się płeć kobiety i mężczyzny. Płeć oznacza społecznie skonstruowane role, zachowania, działania i cechy, które dane społeczeństwo uznaje za właściwe dla kobiet i mężczyzn. Co się kryje za tym sformułowaniem? Że płciowość człowieka, a zatem bytowość kobiety i bytowość mężczyzny są produktami społecznymi. I w tym sensie, w sensie takiego sformułowania, że człowiek jest produktem społecznym, to mamy do czynienia z ideologią materializmu dialektycznego i historycznego Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. Ale ponieważ tutaj zostało wprowadzone pojęcie płci, a dlaczego płciowość dla przetransformowanego marksizmu-leninizmu ma takie istotne znaczenie? Z prostej racji. Dlatego, że dla marksizmu-leninizmu materia była tą osnową, która w swoim rozwoju takim dialektycznym i później pojętym także historycznie, czyli społecznym, ona wyprodukowała z siebie takie bytowości jak człowieka, mężczyznę, kobietę, na drodze ewolucyjnego rozwoju. Czyli człowiek w marksizmie, leninizmie, wspartym także na teorii ewolucji Darwina, jest produktem ewoluującej na filarach makromutacji i selekcji materii. A dlaczego tutaj to pojęcie płciowości jest kluczowe, żeby zrozumieć, że mamy z neomarksistowskim genderyzmem do czynienia? Dlatego, że dla neomarksizmu tą bytowością, która decyduje właściwie, która się ukształtowała z nicości, to jest popęd seksualny. Czyli jeżeli zapytalibyśmy takiego typowego neomarksistę, można też mówić równoznacznie genderystę, i zapytalibyśmy się go, gdzie jest według ciebie ostateczna racja bytowości kobiety i mężczyzny? To i kim jest kobieta i kim jest mężczyzna? To on by odpowiedział tak. Tak jak zresztą Adorno w nawiązaniu do Zygmunta Freuda zdefiniował tę kwestię. Powiedział, że powstanie kobiety i mężczyzny to są pewne aspekty jednego popędu, który się nazywa seksualnym.
I popęd seksualny się rozszczepia na gruncie, o czym i pani europoseł, i pani profesor były uprzejme nam powiedzieć, na gruncie sprzeczności, bo cały ten system, tak jak wiemy, marksizm, leninizm i genderyzm neomarksistowski, to są systemy kontradyktoryjne, czyli sprzeczne w sobie. I ta sprzeczność polega na tym, że ten popęd jest sprzecznością. Tak jak dla Marksa i Engelsa materia jest sprzecznością i która na drodze ewolucyjnego rozwoju uzewnętrznia te swoje sprzeczności, które się artykułują między innymi zobacz kobieta i zobacz mężczyzna. I dlatego między mężczyzną a kobietą według Marksa nigdy nie może dojść do pojednania. Chwilowo tylko dochodzi do pojednania. A kiedy dochodzi? Wtedy, kiedy kobieta neguje bytowość mężczyzny, a mężczyzna neguje bytowość kobiety. I tutaj z kolei bardzo centralnym pojęciem jest płciowość, ale płciowość nie pojęta klasycznie. Bo płciowość pojęta klasycznie, czyli także w sensie nauki chrześcijańskiej, ale kościoła rzymskokatolickiego, płciowość jest personalną płciowością. Czyli cała treść płciowości jest osadzona na cudownej, wyjątkowej, niepowtarzalnej osobie, która jest obrazem i podobieństwem samego Boga. Bo nasz Bóg objawiony w Jezusie z Nazaretu jest Bogiem osobowym. A tutaj proszę zobaczyć, tutaj płciowość jest dokładnie zdefiniowana w takiej surowej nawet metodologii ideologii genderyzmu, czyli neomarksizmu, nowej lewicy. I ta płciowość się rozszczepia i neomarksiści nie potrafili wyjaśnić dlaczego. Ot tak, po prostu rozszczepia się, ta sprzeczność się uzewnętrznia popędu seksualnego i oto część popędu seksualnego to jest kobieta, a drugą część stanowi mężczyzna. No ale wiadomo, że jeżeli między tymi aspektami seksualności istnieje sprzeczność, kontradykcja, no to wiadomo, że z natury tak pojętej bytowości mężczyzny i kobiety jako fragmentów seksu, czyli fragmentów popędu seksualnego, bo my w rozumieniu płciowości odróżniamy to, co jest naturą płciowości i to, co jest popędem. Popęd to jest osłabienie naszej płciowości. To jest ten skutek grzechu. Bo czym innym jest to klasyczna filozofia i klasyczna teologia i klasyczna psychologia odróżniły appetitus naturalis, czyli naturalne dążenie zgodne z treścią bytowości kobiety i z treścią bytowości mężczyzny do zjednoczenia w ciele. To jest coś innego, istotnie innego od popędu seksualnego jako popędu. Bo popęd jest tym osłabionym wymiarem naszej płciowości po grzechu pierworodnym. I do czego sięgnął Sigmund Freud? Tylko do osłabienia, czyli do tego, co jest skutkiem grzechu pierworodnego, jeżeli mówimy o płciowości w sensie teologicznym. Ta konwencja, no w jaki sposób odnosi się, ma regulować prawo, ma regulować relacje, czy jeżeli byłyby zaburzone, czy jeżeli rzeczywiście byłaby jakaś przemoc, czemu się wszyscy sprzeciwiamy i rozumiemy, że tak być nie może, no to w jaki sposób teraz, gdy tu ksiądz profesor mówi o tej relatywizmie co do bytowości mężczyzny, kobiety, człowieka, jak to się ma w tym prawie, bo jeżeli taki jest klucz, taki kod został zastosowany, a to jako prawo ma być wprowadzone i co do tego, no, chociażby my mamy ratyfikowane, tą konwencję ratyfikowaliśmy w państwie polskim, w naszej ojczyźnie, no to też na podstawie tego będą następne regulacje się dokonywały. Więc czy mamy się tego bać, bo to już kilka lat od samej konwencji, ponad dwa lata jej obecności w przestrzeni naszego prawa, naszego społeczeństwa, państwa polskiego, no bo zawsze pytamy o skutki. Jeżeli jest błąd na początku,
jeżeli jest jakaś sprzeczność też, jeżeli chodzi o stronę filozofii, prawa, myślenia człowieka, no to jakie będą tego skutki, jak ksiądz profesor patrzy na to? Drogi ojcze Grzegorzu, drodzy państwo, tutaj w studiu i przed telewizorami właśnie telewizji Trwam, kochani państwo, no trzeba sobie szczerze powiedzieć, że z rzeczywistością, czyli z bytowością prawa, możemy mieć tylko w takiej przestrzeni myślenia do czynienia, gdzie mamy osobowego Boga, osobowo i klasycznie, czyli człowieka pojętego jako istota duchowo-cielesna. Tylko taka istota może być pojęta jako podmiot prawa, bo jaka jest definicja prawa? Że jest to relacja interpersonalna. A zatem, jeżeli u podstaw tego dokumentu Rady Europy nie stoi pojęcie osoby tak opisanej, jak nas nauczył myśleć i Kościół o człowieku, i oczywiście cała tradycja nauki ogólnoludzkiej, nie tylko chrześcijańskiej, ponieważ mamy gigantyczne dziedzictwo nauki ogólnoludzkiej, choćby w sensie metafizyki czy antropologii klasycznej, tej starożytnej Grecji czy starożytnego Rzymu. My do tego możemy nawiązywać i w związku z tym w takim kontekście, w tym kluczu, w którym powstał ten tekst, bo nie śmiem go nazywać dokumentem, bo takim z pozycji nauk filozoficznych nie jest. Ten tekst w żadnym, nawet jednym pojęciu nie wykazuje tej tendencji do zgodnego z prawem rozumienia tych treści, czy kwestii bytowości osób ludzkich, czy ich wzajemnych odniesień, czy kwestii rodziny, czy domu. To wszystko tutaj jest zrujnowane. Przez to, że jest wykreślony Bóg osobowy, wykreślony człowiek jako osoba, a jest tylko fragmencik. Człowiek w tym dokumencie jest tylko fragmentem popędu seksu. No chociaż jedynym na początku, imieniem, jak tak czytam dokumenty, chociażby przy takich okazjach jak dzisiaj, dokumenty Parlamentu Europejskiego, no to Parlament Europejski, czy Rada Europy, czy Komisja, jakiekolwiek dokumenty wychodzą, to zazwyczaj jest uwzględniając drugi akapit Traktatu Unii Europejskiej, uwzględniając Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej, uwzględniając Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka, uwzględniając Konwencję o Organizacji Narodów Zjednoczonych. No, jest tego z 50, tak można powiedzieć, cały czas uwzględniając jakieś klauzule pracy, rady, równości kobiet, mężczyzn. Na wszystko się powołują, prawda, od początku do końca, a jak ksiądz profesor mówi, no, każdy dokument, czy ten, o którym dziś mówimy, tą konwencja stambulska, no jest w sprzeczności z prawdą. W sprzeczności z prawdą, z podstawową, fundamentalną prawdą o Bogu, człowieku i prawie. Z podstawową prawdą. Relacja międzyosobowa, czyli to jest definicja prawa, i prawo ma służyć dobru, i o czym obydwie panie właśnie nadmieniły, że tutaj nie ma najmniejszej troski o człowieka. Powracając do kwestii przerywania ciąży, co mówi ta konwencja Rady Europy o zwalczaniu przemocy domowej? A mianowicie mówi, że tylko wymuszona aborcja i wymuszona sterylizacja, czyli istotna ingerencja w płciowość człowieka, podlegają tutaj rygorom, powiedzmy, negatywności. Ale to oznacza, że dla autorów tego tekstu aborcja jako aborcja jest prawem człowieka. W związku z tym najohydniejszy, najbrutalniejszy akt przemocy, którym jest aborcja, czyli zabójstwo dziecka poczętego, a jeszcze nienarodzonego, nie ma, tylko jest zamach na Boga, jeszcze czymś brutalniejszym, ohydniejszym w swojej naturze i istocie. Natomiast po zamachu na Pana Boga, którego usiłował dokonywać upadły anioł, to zamach na dziecko bezbronne jest
czymś najtragiczniejszym ze wszystkich dramatów w całych dziejach świata. Od początku aż do dnia ostatecznego. I ta konwencja przechodzi ponad tym. Tylko mówi o negatywności, negatywnie ocenia wymuszoną aborcję, wymuszoną sterylizację. Ale dlaczego nie występuje przeciwko aborcji jako najtragiczniejszej historii w życiu rodzinnym na przykład? Dlatego, że wszystkie struktury Unii Europejskiej dążą do zalegalizowania we wszystkich państwach członkowskich na życzenie po prostu, na życzenie każdego człowieka, dowolnego człowieka aborcji. I w związku z tym my widzimy, że to powoływanie się, to chętnie odniosę się tylko jednym słowem czy jednym zdaniem. Drogi ojcze i drodzy państwo, to powoływanie się na różne dokumenty, my musimy wiedzieć, że każdy dokument musi wytrzymać próbę, czyli to kryterium realnej bytowości człowieka, realnej bytowości Boga jako najwyższego prawodawcy. Czyli te dwa kryteria są najlepszymi, najoczywistszymi kryteriami dla sprawdzenia, czy dokument jest ustawiony w kierunku wyartykułowania, zabezpieczenia, dania czy ochrony prawdy o człowieku i prawdy o Bogu jako najwyższym regulatorze wszystkich odniesień międzyludzkich. I jeżeli obydwie prawdy są zakwestionowane, to zrozumiałem, że te nawiązania do różnych dokumentów prawnych Unii Europejskiej czy ONZ-u czy regulacji państw członkowskich to są po prostu formami manipulacji. Bardzo dziękuję. Drodzy państwo, zapraszamy teraz do kontaktu telefonicznego. Czekamy na państwa głosy. Z pewnością też nie jeden raz namyślacie się, czy podejmujecie namysł nad tym prawem, które jest nam proponowane w strukturach Unii Europejskiej. Nasza ojczyzna, państwo polskie również jest. No i słyszymy, ta konwencja rok 2011-2015 jest ratyfikowana przez państwo polskie, więc i my w jakiś sposób bardzo konkretny podlegamy temu prawu, więc czekamy na te głosy. Zaraz ksiądz profesor, ja tylko może o telefonach. Tak, zapraszamy widzów, jak i słuchaczy. Telefony dla słuchaczy telefonujemy do telewizji. 556-657-0011, drugi 56-657-0012. Telefony w naszej rodzinie, dwa numery 536-600-300 i 536-600-400. I telefony dla widzów i słuchaczy z zagranicy 48-56-657-0013 i 48-56-657-0014. Coś nie tak powiedziałem, księdze profesorze? Bardzo dobrze, drogi ojcze Grzegorze i drodzy państwo. I chciałem powiedzieć, że jest tylko jeden artykuł 80 bardzo dobrze sformułowany. W tej konwencji, tak? W tej konwencji. Każda ze stron, czyli Rada Europy i każde państwo członkowskie, może w każdym czasie wypowiedzieć tę konwencję. Czyli jeżeli państwo polskie ratyfikowało za poprzedniej... To nie jest, że do końca świata już tak ma być. Oczywiście, za poprzedniej kadencji Sejmu, to ja uważam, że jeżeli obecna kadencja Sejmu i obecna kadencja Senatu RP i obecny pan prezydent RP, jeżeli zachowują jeszcze resztki racjonalności, to powinni w jednym akcie wypowiedzieć tę antyludzką i antyprawną, ten antyprawny, antyludzki tekst. Jednym aktem prawnym. Dziękuję. Mamy pierwszy głos, pierwszego słuchacza czy widza. Prosimy bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę nam się przedstawić. Helena, dzwonię z Gdańska. Przysłuchiwałam się uważnie rozmowie w studio i nasuwam, cały czas była mowa o ochronie życia. Ochronie życia, o prawie do życia. I w związku z tym ja mam takie pytanie. Jeżeli
Państwo tak chronicie to życie, to dlaczego tak tępicie je wśród ludzi ułomnych, starców, emerytów, rencistów? Dlaczego? Dlaczego rząd daje tak niskie świadczenia głodowe, przy których pozostaje tylko umierać? I to jest powolne umieranie. Pani Heleno, jeżeli mogę, gdyby pani mogła się odnieść do tematu, to jest jedna sprawa, bo my nie dajemy nikomu ani renty, ani emerytury, ani tutaj my nie jesteśmy w stanie, prawda? My mamy program konkretny i mamy konkretny temat dzisiaj. Jeżeli można by w tym temacie, kwestia życia to jest jedna sprawa, dlaczego więcej może o tym, ale no nie wiem, czy to zgodne z prawdą, bo mówimy o dokumencie. To jest, bo ostatnio podaje się, że w ostatnim półroczu zmarło 210 tysięcy Polaków. Przy tym nikt nie chce zauważać, że żyje się za 800 tysiąc złotych miesięcznie, kiedy nawet na świadczenia to nie wystarcza. I ludzie umierają z głodu, z niedożywienia, z nieleczenia. I o tym Kościół powinien mówić, powinien krzyczeć. Bo jeżeli z jednej strony rząd wypłaca sobie pod różnymi tytułami płace rzędu 60-80 tysięcy, a z drugiej na osobę, a z drugiej strony każe żyć za 800 zł, co nie daje się żyć. To jest skazywanie na śmierć. To dlaczego Kościół nic na ten temat nie mówi? Dlaczego Kościół milczy o tym? To jest eutanazja Polaków. Pani Heleno, dziękuję za głos. No nie do końca mogę się zgodzić, że nie mówimy, my o tym mówimy i kiedykolwiek jest taka okazja, rozmawiamy, pytamy, zadajemy pytania. Zresztą państwo też. I to pani głos, myślę, też jest właśnie takim w debacie, dyskusji, jak można. I to, myślę, też można potraktować jako taką bardziej przemocowość albo pytanie, jak to życie społeczne regulować, jak funkcjonować. No, nawet ostatnio te wydarzenia grudniowe, mówimy stan wojenny. Tak, niektórzy kurczowo trzymają się sędziowie, prokuratorzy tych zapisów, które do tej pory obowiązywały. A pytanie, kto został pociągnięty do odpowiedzialności za to, co wyprawiano w stanie wojennym od 81, czy jeszcze wcześniej, przecież wydarzenia grudniowe, to przecież lata 70, Radom, Wybrzeże całe. Kto za to poniósł odpowiedzialność? Kto postawił, który z sędziów sprawą się zajął? Jeżeli dziś chce mieć jakieś większe prawa i większe ukłony w jego stronę. Jest. Dziękujemy pani Helenie za ten głos pełen bólu i zatroskania o człowieka sędziwego czy schorowanego. Dlaczego ten aspekt wypowiedzi pani Heleny ściśle łączy się także z tekstem tej konwencji? Dlatego, że ta konwencja ukazuje człowieka tylko jako coś, nie jako kogoś, coś, co ma spełnić w swoim czasie, kiedy jego motoryka, dynamika organiczna jest właściwa, ma spełnić w państwie, w rodzinie pewne funkcje, tylko funkcjonalistycznie jest tutaj ujęty człowiek w tej strukturze myślenia ideologicznego, genderyzmu, tak jak powiedzieliśmy, bo to jest ten główny kod. I teraz, jeżeli człowiek spełnił taką funkcję, to on powinien jak najszybciej się zabrać z tego świata. On ma wypełnić funkcję i zniknąć. I w tym sensie pani Helena zdaje się, że bardzo trafnie to wypunktowuje naszej społeczności, państwa polskiego, że my nie jesteśmy w stanie, przynajmniej tak jak te rzeczy mają się, choć zdaje się, że już pani premier Beata Szydło i pan premier Mateusz Morawiecki zapowiadają, że tę sprawę rozstrzygną in plus dla naszych rodzin, które opiekują się takimi cierpiącymi i starszymi ludźmi. I ja uważam, że im szybciej państwo polskie to wykona, to tym szybciej zrzuci z siebie zarzut obiektywny,
że też traktuje człowieka spracowanego czy sędziwego, że po prostu spełnił swoją funkcję w państwie i teraz najlepiej jakby się jak najszybciej zabrał. Chociaż ci politycy nadmienieni czy dobrzy politycy polscy tak nie traktują człowieka, oczywiście. Tylko że de facto te rozstrzygnięcia już prawne, czy też finansowe, czy organizacyjne, one jednoznacznie mówią, że taki sędziwy polski obywatel, on spełnił swoją funkcję i teraz niech się ratuje sam. No, nasz chociażby to lekarstwa, prawda? Plus 75+. Że są, owszem, że to jest wyjście naprzeciw. Wyjście naprzeciw i inne. Ale jak się okazuje, zbyt małe wyjście, że potrzeba dodatkowych i istotnych ingerencji w ten status człowieka chorego. Ja myślę też, bo nie chcielibyśmy się jakoś tak nie rozumieć, ale wszystko w jaki sposób ma następstwa, tak? Bo to tak samo prawo, to, które jest kodyfikowane, które jest wprowadzane w życie w Unii Europejskiej, ratyfikowane w Polsce, tak samo to prawo, które nas obowiązywało, niby ta demokracja od 1989 roku, widzimy, jak to kuleje, jaką to dużą kulą jest u nogi, u kolejnych rządów, a zresztą jeszcze tu kwestia woli, czy ktoś chce realizować taką misję społeczną, myśleć o każdym obywatelu, szczególnie tym, który jest spychany jakoś na margines, czy też nie, ale no, kwestia naprawy, no, można prawo, ale później kwestia wprowadzania. Tak, że to wymaga czasu, oczywiście cierpliwości i tutaj nie oczekujemy, czy my w studio, czy państwo, czy rodziny tych cierpiących naszych rodaków, nie oczekujemy natychmiastowych, nieprzemyślanych, niemądrych decyzji, ale uważam, że przy tej zasobności Rzeczypospolitej Polskiej, którą dzisiaj dysponujemy, poprawa statusu bytowego, to znaczy także materialno-finansowego rodzin ze swoimi chorymi członkami jest możliwa, według mnie. Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwami, Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Kłania się Zofia z polskiej misji katolickiej w Lubece, Lübeck, Niemcy. Prosimy. Bardzo dziękuję za takie wyjaśnienie, objaśnienie, zainformowanie nas na ten temat, bo no tutaj to już mamy naprawdę taki wykład, że lepszego chyba nie można nigdzie usłyszeć. Także jestem bardzo wdzięczna państwu. No i dziękuję za wszystko, a panu profesorowi dziękuję za te wykłady, że w internecie można słuchać na okrągło, że tak powiem, takich wspaniałych wykładów i takiej wiedzy, na którą chyba całe życie czekałam. Dziękuję bardzo, Bóg zapłać. Bardzo dziękujemy pani Zofio. Ksiądz profesor, tak od razu sprostuję. Bóg zapłać. Bardzo pozdrawiamy naszych rodaków w Niemczech Zjednoczonych, bo to jest właśnie, trzeba przyznać, że ten teren, to jest ten obszar taki kulturowy, w którym zrodziły się najtragiczniejsze ideologie całego globu ostatnich 5 wieków. I dlatego pozycja naszych rodaków, Polaków i katolików w Niemczech może być z pewnych racji w ogóle najtrudniejszą, o czym rozmawialiśmy przed naszym programem także. I tutaj właśnie, ale z drugiej strony można też pozytywnie podejść do tej sytuacji, że Polacy dzisiaj żyjący czy pracujący w Niemczech mogą dać Niemcom, Europie i całemu światu, jako Polonia, można dać te linie takie orientacyjne, o których my tutaj tylko tak w sposób symboliczny mówimy. I to jest taka misja Polaków. Dałby Bóg, żebyśmy wszyscy Polacy tak to rozumieli. I tam, gdzie państwo jako Polonia żyjecie, pracujecie, a pozdrawiamy całą Polonię globu tutaj z naszego studia w Telewizji Trwam, i dziękujemy wam za to świadectwo polskości, katolickości. I właśnie dzielcie się państwo tymi treściami, które tutaj słyszycie, czy w innych miejscach, z przedstawicielami narodów, pośród których żyjecie, pracujecie, bo to jest misja Boża. Za chwilę kolejne tematy. Drodzy państwo, w Parlamencie Europejskim mają miejsce różnego rodzaju debaty. Mamy taki głos zarejestrowany z panią poseł Urszulą Krupą w sprawie rezolucji Unii Europejskiej, w sprawie właśnie konwencji stambulskiej. To są krótkie wypowiedzi, takie też tylko krótkie i chyba jednominutowe mają,
możliwości posłowie w Parlamencie Europejskim. Przewodnicząca, po przyjęciu na ostatniej sesji w Strasburgu rezolucji w sprawie przystąpienia Unii do konwencji stambulskiej w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet, mam propozycję, a nawet apel do Europejskiego Instytutu Spraw Równości Płci, aby zbadał problem, jakim jest sytuacja kobiet emigrantek w obozach uchodźców w Europie, gdzie według instytucji humanitarnych dochodzi do przemocy wobec kobiet, szczególnie chrześcijanek, ale także muzułmanki traktowane są jak przedmioty, kiedy mężowie oddają je innym mężczyznom w zamian za odpowiednią zapłatę. Dane ONZ-u z ubiegłego roku wykazywały, że 75% imigrantów to młodzi mężczyźni, a reszta to rodziny z dziećmi, jakby kobiet w rodzinach nie było albo nie są zauważane nawet przez organizacje badawcze. Niestety na stronie Instytutu nie znalazłam żadnego sprawozdania w tej sprawie. Dziękuję. To był jeden z takich materiałów, które też zarejestrowaliśmy. A pani profesor, no kwestia tutaj pani Helena, wracając do tego tematu, no dostępu do nie wiem, nawet uczciwego wynagrodzenia, czy emerytury, renty, dostęp do zdrowia. Jak konwencja się odnosi tutaj, bo myślimy o tym napięciu, które rośnie między mężczyzną i kobietą, że to tylko kobieta jest w jakiś sposób atakowana, czy jest przemoc w niej stosowana. Pytanie właśnie o rolę dziecka w społeczeństwie i w tej konwencji, no ale właśnie opieka zdrowotna, godność, wolność człowieka, od poczęcia do naturalnej śmierci. No, ważne zwrócić uwagę na cel, który przyświecał dzisiejszemu naszemu spotkaniu. Chcieliśmy się nachylić nad sprawą konwencji stambulskiej i chcieliśmy ocenić ją pod tym kątem, czy sprzyja, służy rodzinie, czy jest sprzeczna z założeniami rodziny, z funkcjami rodzinnymi, z zadaniami rodziny, czy jest dobrą rzeczą dla człowieka, czy nie. To był cel naszego tutaj przybycia, zwrócenie na tę sprawę uwagi. I mówiąc już o tytule, zwróciliśmy uwagę na to, że konwencja koncentruje się tylko na przemocy względem kobiet i to na przemocy domowej. Staraliśmy się w naszej rozmowie rozszerzyć sprawę konwencji, wziąć niejako pod obronę i wskazać także na mężczyzn, którzy niejednokrotnie doświadczają pomocy, przemocy, wskazać na dzieci, które też są ofiarami przemocy. Prawdę mówiąc, nawet w naszych wypowiedziach był odcień zwrócenia uwagi na staruszków. Ja takiego określenia użyłam, staruszków, bo przemocy może doznawać człowiek od poczęcia aż do śmierci, bez względu na nie tylko na płeć, ale bez względu na wiek. I w odniesieniu do człowieka starszego też jak najbardziej można mówić o przemocy. A więc nie tylko na ten temat kobiet i nie tylko na ten temat w domu. Tutaj wspomniany telefon mówił o relacjach społecznych. Najpierw był postawiony zarzut do nas. Bardzo dziękuję ojcu za to stwierdzenie, że no my nie rozdzielamy tutaj żadnych emerytur czy rent. Natomiast później padło słowo Kościół. No rzeczywiście wszyscy jesteśmy Kościołem i o ile wiem, Kościół ogromnie dużo robi w trosce o najbiedniejszych, najbardziej potrzebujących. W sumie kwestia i szlachetnej paczki to też jest inicjatywa jednego z kapłanów, czy powiedzmy no, Caritas, czy sprawa hospicjum, to od wielu lat przecież zarówno szpitalnictwo, jak i szkolnictwo było rozwijane dzięki ogromnej trosce Kościoła, a nawet ta pomoc, samopomoc w konkretnych parafiach, zawsze zwoływani są, zachęcani parafianie
nie do tego, żeby gromadzić jakieś paczki dla potrzebujących. Często różne ofiary są w sytuacji składane, kiedy jakieś niepowodzenia, jakiś kataklizm, jakaś burza, jakaś zawierucha niszczy komuś dom, niszczy komuś majętność. No, dla mnie bardzo cenną sprawą i to w wielu parafiach dokonującą się jest to, że angażuje się cała grupa ludzi, bo jedni przynoszą dary żywnościowe, drudzy pakują te dary żywnościowe, trzeci jeszcze i tu ogromny ukłon i wdzięczność dla kapłanów, bo to ministranci niejednokrotnie są posyłani do domów z tymi paczkami, żeby je wręczyć. I z ust jednego z ministrantów słyszałam, kiedy stanęli przed czyimś mieszkaniem, zadzwonili, otworzyła kobieta, okazuje się matka wielodzietnej rodziny. I oni mówią, że przyszli z parafii właśnie te paczki wręczyć. I wtedy łzy jak grochy popłynęły po policzkach tej pani, bo mówi, to widzę, że Jezus nie zapomniał o mnie. I wspaniałą, ogromnie wspaniałą pracę ten kapłan zrobił, bo z jednej strony faktycznie parafianie pomogli jakiejś rodzinie biedniejszej, której po prostu nie stać byłoby na przygotowanie świąt. A z drugiej strony, jak wspaniale kształtował osobowość i empatię tych młodych chłopców, którzy jako ministranci widzieli łzy tej kobiety, widzieli jej wdzięczność. To jest to formowanie empatii. W konwencji nie ma mowy o empatii. W konwencji chce się szerzyć gender. Artykuł 12, punkt 1 mówi o promowaniu zmiany społecznych i kulturowych wzorców zachowań kobiet i mężczyzn. A więc od przedszkola poprzez całe szkolnictwo ta próba robienia z chłopców różowych księżniczek. No jest pytanie, jaki to będzie ojciec, jaki to będzie mąż, jeżeli tego typu szkolenie przejdzie. Myślę, że trzeba zwrócić na kilka bardzo takich fundamentalnych punktów, które są tutaj niewłaściwe. Psychologia humanistyczna, mówiąc o człowieku, mówi o kimś, kto jest istotą cielesno-psychiczno-duchową i zakotwiczoną w społeczeństwie. Dlatego, że każdy z nas, mając ciało, psychikę i ducha, jest w relacjach z drugim człowiekiem, który też ma ciało, psychikę i ducha. W ten sposób tworzymy społeczeństwo. Jeżeli mówimy o płci, mówimy o konkretnej osobie, o konkretnym mężczyźnie lub o konkretnej kobiecie. I dlatego płeć też powinniśmy ujmować w tych wszystkich trzech czterech nawet kategoriach: psychologicznej, somatycznej, medycznej, fizjologicznej, duchowej i społecznej. Wszelkie dokumenty powinny mówiące o człowieku, mówiące o relacjach międzyludzkich, powinny uwzględniać te wszystkie sfery. Mówiąc o różnego rodzaju problemach, na przykład skutkach, krzywdach, skutkach przemocy, skutkach zabicia drugiego człowieka. Też musimy mówić i zauważać całego człowieka, a więc jakie to niesie skutki fizyczne, psychiczne, duchowe i społeczne. Trzeba nam po prostu na ten temat mówić całościowo. Druga sprawa, skoro istniejemy jako kobiety i jako mężczyźni, nie mamy być antagonizowani, bo nie dla walki, nie dla współnienawiści jesteśmy stworzeni. Jesteśmy stworzeni po to, żeby współmiłować, a nie współnienawidzieć. Tu Antygona i ksiądz profesor Tadeusz Styczeń, który to nieustannie podkreślał. To współmiłowanie, a nie współnienawidzenie, nie zwalczanie się nawzajem. Co więcej, jesteśmy zobowiązani wobec naszych dzieci. Mamy im dać świadectwo miłości, a nie świadectwo wzajemnej rywalizacji, kłótliwości, zwalczania się, przeciągania na swoją stronę, bo po prostu dzieci czerpią wzór ze swoich rodziców. Mamy troszczyć się o całe społeczeństwo. Rodziny stanowią w jakimś sensie
sensie to społeczeństwo, bo dzięki rodzinom istnieje społeczeństwo. Pan profesor Adamski wskazuje, że rodzina jest jedyną grupą społeczną, która pomnaża się nie przez przyjmowanie ludzi z zewnątrz, ale poprzez to, że sama rodzi. Dzięki temu, że rodzina rodzi, istnieje społeczeństwo. A więc wszelkie problemy, jakieś antagonizmy, problemy dotyczące przemocy, to nie tylko sprawa jednej osoby, to nie tylko sprawa małżeństwa, to nie jest tylko sprawa rodziny, ale to sprawa całego społeczeństwa. Możemy mówić też o samoagresji, o przemocy zadawanej sobie samemu. Anoreksja, bulimia, uzależnienia, targnięcie się na własne życie, próby samobójcze, to jest przemoc względem siebie samego, czy konflikty w konkretnych relacjach, czy wreszcie na poziomie nie tylko zakładu pracy, ale na poziomie społecznym właśnie korupcja, właśnie przemoc, właśnie zabójstwa, czy powiedzmy wojny, terroryzm. To wszystko jest przemoc już na skalę światową, żeśmy weszli. A więc to nie jest sprawa podkładanie bomb, przemoc, bieda społeczna. To nie jest tylko sprawa rodzin, to nie jest tylko sprawa domu. To jest sprawa rzeczywiście zakładu pracy, podwórka sąsiedzkiego, to jest sprawa miasta, to jest sprawa całego kraju, to jest wreszcie sprawa tego, pani profesor, by się spodziewała w całego takiej, świata. W takiej konwencji. I tutaj po prostu nie ma, a więc jest jakby ułomek sprawy i myślę, że rzeczywiście ja się obawiam tej tendencyjności w wybraniu tylko tego aspektu, bo może tu chodzi o to, żeby stworzyć negatywny obraz rodziny, krytyczne, lękowe, odrzucające postawy wywołać względem rodziny, skoro powiemy, że no tu jest przemoc, no to jak się już ludziom kojarzy słowo przemoc w rodzinie, przemoc domowa, no to w takim razie ludzie się zaczną bać rodziny, no co to jest makabrycznego ta rodzina, skoro tyle nieszczęścia i tyle instytucji i tyle jakichś konwencji i tyle gremiów musi siadać, żeby ratować rodzinę. A rodzina, jeżeli wyraża sobie nawzajem miłość, rodzina jest jak najlepszą kolebką dla tworzenia nowego życia, dla rozwoju, także dla opiekowania się tymi ludźmi starszymi, schorowanymi. Bo właśnie w rodzinie czekamy na kogoś, kto, gdy jesteśmy chorzy, po prostu przy nas jest. Poda nam rękę, poda nam szklankę wody, ktoś, kto się za nas pomodli i ktoś, kto troszczy się po prostu od nas, a w sytuacji, kiedy odejdziemy z tego świata, także pamięta w modlitwie, czy pamięta, gdzie jest nasz grób, żeby pójść postawić świeczkę na tym grobie. To jest rzeczywiście troska rodzinna, a więc umiejmy się ucieszyć rodziną. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Jesteśmy różni. Jako mężczyźni i jako kobiety jesteśmy różni. Owszem, jesteśmy równi w naszej godności, ale ta równość w naszej godności nie oznacza identyczności. Nie jesteśmy tacy sami i Bogu dzięki, że nie jesteśmy tacy sami. Dziękuję. Bo możemy się nawzajem uzupełniać. Dziękuję bardzo, księże profesorze. Jedno słowo. Tak, wydaje mi się, że dobrze byłoby, gdyby państwo polskie w sposób uzasadniony wypowiedziało tę konwencję, która jest niestety, ale przez państwo polskie ratyfikowaną. I sądzę, że tutaj działania pani europoseł i pani profesor i środowiska Telewizji Trwam, Radia Maryja i w ogóle Kościoła Chrystusowego w Polsce, tak pięknie opisanego tutaj także przez panią profesor, rzeczywiście, żeby Polska wyznaczyła pewne standardy dla prawdy o człowieku, o małżeństwie, o rodzinie, oczywiście i o społeczności szeroko pojętej i na czele z Panem Bogiem. I wtedy tego wydaje mi się, że Europa w moich rozmowach z zagranicą czy z przedstawicielami europejskich narodów czy Ameryki Północnej to jasno pokazują, że patrzy się na Polskę, co państwo polskie uczyni
i czerpie się pewne wzorce z postawy państwa polskiego. Dlatego wydaje mi się, że byłoby bardzo mądrze, gdyby obecny rząd i Sejm, Senat i pan prezydent zatroszczyli się o to, żeby wypowiedzieć tę konwencję. Dziękuję. Pani poseł? No oczywiście ja jestem też tego zdania, tylko ja bym chciała wrócić do tej pani, która nam tutaj zarzuciła Kościołowi. Ja muszę powiedzieć, że no, Kościół wiele robi w tej materii, tak jak pani powiedziała, ale nie taka jest rola Kościoła przede wszystkim. A co do stanu naszych finansów, jako ja nie jestem przedstawicielem rządu, ale proszę popatrzeć, jak długo nie mogliśmy właśnie chociażby takich, tak jak 500+, czy tych regulacji dla człowieka się doczekać w Polsce, więc nie można zarzucać wszystkiego, bo część Polaków wyjechało w ogóle, wykształconych, ponieważ nie było pracy, w związku między innymi z dostosowywaniem do Unii Europejskiej. Myśmy potracili całe dziedziny przemysłu. Poprzednia ekipa rządząca mówiła, że to jest nawet rozwiązanie, wyjeżdżanie Polaków za granicę, to jest rozwiązanie na kwestię bezrobocia. Kiedyś nie zapomnę, jak jeden z panów jeszcze będąc w Sejmie, nie nawet w parlamencie, powiedział, jakby pani miała sprzedawać srebra rodowe, to by pani nie sprzedawała. Pani potrzebowała pieniądze, także oni potrzebowali pieniędzy i sprzedawali wszystko, co można było. I w ciągu 2 lat, 3, my tego nie naprawimy. To jest cały proces. Oczywiście ludzie starsi potrzebują podobnej opieki, może nawet większej niż zwłaszcza, że no nie mają czasem za co kupić leków. Więc ten problem, myślę, ale no, konwencję koniecznie trzeba wypowiedzieć i Prawo i Sprawiedliwość na początku było bardzo krytyczne i wypowiadało. Teraz jest ten problem gdzieś tam w konsultacjach międzyresortowych, a ja myślę, że... No może ten program, nasze spotkanie też trochę w tym może pomoże, będzie jakimś impulsem. Bardzo dziękuję. Byli z nami dzisiaj doktor nauk medycznych Urszula Krupa, poseł Parlamentu Europejskiego z Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dziękuję. Pani profesor Urszula Dudziak, psycholog, teolog, doradca życia rodzinnego. Szczęść Boże. Szczęść. I ksiądz profesor Tadeusz Gus. Bardzo dziękuję, księże profesorze. Bardzo dziękuję i szczęść Boże ojcu Grzegorzowi i wszystkim państwu. Dziękuję naszym gościom, dziękuję państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.